A to, że piątym wspominany już przez nasz faworyt rywalizacji Charles Allen ze Stanów Zjednoczonych, aktualny rekordzista świata. Na torze czwartym kolejny z Włochów, Rudolf Frey. Na torze trzecim jego rodak, Vincenzo Felicetti. Na torze drugim Francuz Daniel Debonair. I na torze pierwszym pobiegnie Japończyk Masashiko Yamasaki. No i na miejsca. Ali ma przed sobą Passaniego, Włocha, który też dobrze biegał w półfinale. Faworyt rywalizacji na Państwa ekranach, Charles Ali. Włoch ze startu wysokiego. Och, to jest tak 15 metrów mniej więcej. Dał mu na dogonienie i już Ali rusza. Tak jest, tak biegał we wszystkich biegach. I w eliminacjach, i w półfinale. Zobaczymy, jaki to będzie wynik. 59-43. Rekord świata należy do Amerykanina właśnie. Już prawie samotny bieg na trzecim torze. Też dobrze biegnie Włoch Frey. Ale Amerykanin jest klasą dla siebie. Zobaczymy po zejściu do bandy, czy pozwoli się zbliżyć rywalom, czy nie. Czy będzie próbował bić rekord świata. Troszkę za daleko biegnie od bandy, ale na wszelki wypadek. Boi się tam, żeby nie było jakiejś kolizji. No i teraz zgoni go Włoch. Rudolfo Frey z Włoch skrócił dystans. Jest mniej więcej 2 metry, 3 metry za Amerykaninem. I teraz przyspieszenie 51... 53 chyba nie będzie rekordu, ale będzie bardzo dobry wynik. 50, minuta 50 i zwycięstwo Amerykanina. Nie ma rekordu, ale świetny czas. Od startu do mety prowadził faworyt rywalizacji Charles Ali. Nie udało mu się co prawda poprawić własnego rekordu świata, ale i tak zaprezentował nam się z bardzo dobrej strony. Troszkę szalał w tych biegach. Widziałem, że go nosi zarówno w ćwierćfinale, jak i w półfinale, a to się kumuluje to zmęczenie i to troszkę za to zapłacił, bo myślę, że stać go było dzisiaj na poprawienie tego rekordu. Charles Ali, gold medalist, winner 400 meters heat, kategorii M70. Second place from Italy, Vincenzo Felicetti. And third place, also from Italy, Roberto Pessani.